Cmentarz parafialny przy Alei Brzozowej zapełnił się w piątkowe popołudnie żałobnikami. Zmarły w wieku 80 lat Lucjan Momot, choć w ostatnim półroczu przez ciężką chorobę wyłączony z normalnego funkcjonowania, dla wielu pozostał wzorem człowieka aktywnego społecznie. Przez wiele lat pracował jako wychowawca w świdnickim Poprawczaku. To na kanwie tej pracy powstała jego pierwsza książka, a historie trudnej młodzieży, której miał być przewodnikiem w wychodzeniu na prostą, stanowiły osnowę wielu opowiadań i tekstów publicystycznych. Cztery ostatnie dziesięciolecia z różną intensywnością parał się również dziennikarstwem. W latach 60. współpracował z Gazetą Robotniczą, Słowem Polskim i periodykami kulturalnymi. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zasilił zespół redakcyjny Wskrzeszanych pod wodzą Stanisława Kawczaka Wiadomości Świdnickich. Zawsze żywo interesował się sprawami miasta i jego mieszkańców. Homilię podczas uroczystości pogrzebowej wygłosił ksiądz Roman Tomaszczuk, a nad mogiłą przemówił syn zmarłego oraz przedstawiciel stowarzyszenia, w którym, dopóki mu zdrowie pozwalało, działał Lucjan Momot. W imieniu zespołu telewizji Teletop Sudety rodzinie zmarłego przekazujemy szczere kondolencje.